To jest trochę sprawa osobista, dlatego że akurat ten kościół jest kościołem, w którym dojrzewała moja wiara, mój ukochany wizerunek Matki Bożej Dzikowskiej. I paradoks teraz taki, że on jest w remoncie. Ale pomyślałem sobie, że chcę to pokazać, dlatego że Kościół Jezusa Chrystusa jest nieustannie w remoncie, bo jest ciągle niegotowy przez naszą ludzką słabość, grzech, niewiarę, zwątpienia. On ciągle jest podpierany takimi rusztowaniami, stemplami, ciągle jest ratowany przez Chrystusa. I na tym polega Jego piękno. I to, o czym ja dzisiaj chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć o kroku, który będzie polegał na tym, że pomimo wszystko ten Kościół, niedoskonały i w remoncie, ma głosić, ma czynić znaki i ma taką moc Chrystusa w sobie. Amen. Całe Dzieje Apostolskie kończą się historią uwięzienia świętego Pawła w Rzymie. Dlaczego? Dlatego, że to było przekonanie chrześcijan, tego pierwszego kościoła, tej wierzącej i natchnionej obecnością Ducha Świętego wspólnoty, że jak się dojdzie do Rzymu, to znaczy Ewangelia dojdzie na krańce świata i że to głoszenie będzie pełne. Że już dalej się nie da pójść. My z historii Kościoła doskonale wiemy, że ta droga głoszenia ciągle jest otwarta i ciągle za mało mówimy o Jezusie albo mówimy w takie sposoby, które nie są przekonujące dzisiaj dla współczesnego słuchacza, który no, nie zawsze chce usłyszeć Ewangelię. Tym niemniej, ten fragment, który dzisiaj rozważamy, on pokazuje, co się dzieje z Kościołem, który przejął się Ewangelią, który potraktował ją na serio. Apostołowie wychodzą ze świątyni, a więc wychodzą po modlitwie. Co robi modlitwa? Modlitwa otwiera oczy i powoduje, że człowiek zaczyna widzieć i widzieć po Bożemu. I widzi ze współczuciem, widzi głębiej, widzi to, czego naprawdę potrzebuje ten drugi, który jest moim bratem. Zatrzymują się przed chromym, który zawodowo już żebrał przed świątynią i mówią, nie mamy nic, co możemy ci dać. Sami nie mamy pieniędzy. On chce jałmużny, a apostołowie mówią, damy ci to, co mamy. Pomodlili się i pozwolili mu chodzić. Człowiek wstał, zaczął wielbić Boga, zaczął podskakiwać, zaczął się radować, a wszyscy rozpoznawali w nim tego do niedawna jeszcze żebraka, człowieka ułomnego. Dlatego dobrze jest zobaczyć, jak działa głoszenie, które potwierdzone jest działaniem samego Pana Jezusa. To jest głoszenie w mocy Jezusa. Fascynujące jest ubóstwo głosiciela. Oni, ci apostołowie stają, nie mamy nic, nie damy ci, ale cię uzdrowimy w mocy Jezusa. Tylko wiara, nic więcej. Tylko wiara i zdanie się na żyjącego, obecnego, współczującego Pana. To jest niesamowite i to jest taki przekaz, który warto zapamiętać, słuchając tej Ewangelii. Ale jest jeszcze coś jednego. Oni chromemu pozwolili chodzić, postawili go na jego własnych nogach. Dla mnie to jest bardzo przejmujące, bo myślę sobie o tylu tak zwanych nawróceniach, które polegają na tym, że ludzie stają się bezmyślni. Że w sposób naiwny i taki totalny zaczynają być zależni od proboszcza, od jakiegoś księdza, od kogoś, kto towarzyszył tej drodze nawrócenia. Przestają myśleć, przestają decydować. Wszystko jest ubrane w taki religijny sos,
który niby wszystko skleja, niby wszystko tłumaczy, a tak naprawdę odczłowiecza. A tutaj jest jasno powiedziane, stanął na własnych nogach. Głębokie i prawdziwe, jezusowe nawrócenie zawsze powoduje, że jesteśmy dojrzalsi. Jeżeli apostoł, jeżeli głosiciel uzależnia od siebie, to znaczy mamy do czynienia z chorobą. Tak? Jeżeli pozwala mi podejmować samodzielne decyzje, jeżeli cieszy się moim zdrowiem, jeżeli nie oczekuje jakiejś wdzięczności, związania i tak dalej, to znaczy to jest jezusowe. To o to chodzi. Stanąć na własnych nogach i to uzdrawianie Jezusa, uzdrawianie, które przychodzi przez wspólnotę apostolską, przychodzi przez Kościół, ono ma taką właśnie cechę, że my stajemy się sobą, że stajemy się dojrzali, samodzielni, że sami możemy nieść trud życia i potrafimy sobie z tym poradzić, bo do tego uzdalnia Ewangelia. Z głoszeniem to ja nie mam kłopotu. To znaczy wiem, że czasami mówię gorsze, lepsze kazanie, czasami to słowo jest takie chropowate, nieudolne, niepoprawne, ale wiem, że Bóg robi swoje pomimo tej mojej nieudolności. Gorzej ze znakami, bo tu jest jasno powiedziane w Dziejach Apostolskich, że to były znaki, które czyniły apostołów wiarygodnymi. Przez te znaki Bóg pokazywał, że jest zaangażowany tu i teraz w jakieś ludzkie cierpienia i sprawy. Jak to dzisiaj z tymi znakami? Ja ciągle się modlę, żeby Bóg robił swoje i że przez to głoszenie ludzie sami zaczynają dbać o swoje życie. Sami zaczynają przemieniać to swoje życie i w tym znaczeniu odkrywam ten moment łaski, który polega na tym, że Bóg robi swoje. Ja mam tylko służyć głoszeniem. Jaki jest więc ten krok? Ten krok to jest taki, nie można pozostać zamkniętym w obrębie jakiejś wspólnoty, jakiegoś kościoła, w którym mi jest dobrze i powtarzam to dobrze. Nie, to jest do dzielenia się. Natura bycia człowiekiem wierzącym, bycia chrześcijaninem, to jest bycie posłanym, żeby inni też poszli za Jezusem. Dzięki mnie, mojemu słowu i mojemu świadectwu.